Siemano kolano widzowie, od razu włączyłem nagrywanie po tym jak zobaczyłem co się dzieje i się zmutowałem na Wojanowicach, żeby nikt mnie nie słyszał, bo pewien dzban mnie śledzi. Pewien dzban tutaj gdzieś jest. Jak zwykle ten mały dzban zapomniał zdjąć jakiejś części swojej zbrojki i śledzi mnie ze zbrojką, spójrzcie, on tam jest. Oczywiście to jest Nubek, widzowie. Nubek jak zwykle mnie szpieguje. Obstawiam, że szpieguje mnie dlatego, bo wiecie, oglądałem jego filmik i tam teraz mamy taką małą sprzeczkę po prostu na sobie, bo zabudował mi wieżowiec dirtem, a ja mu zniszczyłem tajną bazę. Więc teraz mam plan, jak pogodzić ten sojusz, jak go pogodzić, jak to zrobić. Więc tak, odmutuję się w tym momencie, żeby on, wiesz, słyszał co ja mówię. Dobra, poczekajcie, widzowie. No, dobrze, że jestem sam na tym serwerze i nie ma tutaj Nuba. Bardzo się cieszę. Co to się stało? O, jakiś mam katar normalnie i chyba apsik robię cały czas, No. Ale diota. Ale bym się zdenerwował, jakby ktoś mnie teraz obrażał. Ała, co jest? Szkielet! Z nieba! Szkielet! Ty panda to zrobiłaś? Ty to panda zrobiłaś, czy co? Ale panda, to jest nieśmieszne. Ale nie wiem, to panda! Aaaa, psiu! Ale mam katar, normalnie, ale mam... A psik robię cały czas, widzę. A psik. Cześć. Dobra. Pójdę do tej tajnej bazy, którą zniszczyłem przecież nie. Ja. Co my tutaj mamy? Yeah. O, nic z tej tajnej bazy nie zostało! Dosłownie się... nic. O, wow, co jest? Znowu mnie coś bije. Skelety są tutaj, tak, niewidzialne skelety, debilu. Ty byś się nie zdziwił. Ale to jest naprawdę tak ciemno, że na pewno jakieś moby się rozpią, ale czemu ja ich nie widzę? Czemu ja ich nie widzę? Wypiłem twoją niewidzkę z chaty, ty głupi debilu. Myślisz, że co? Ale jaja, chyba te szkielety nie mogą mnie trafić, ale jaja, te szkielety mają cela jak babka z wesela, ej, umrę! Dobra, szkielety, nie bijcie mnie, poddaję się! Szkielety, przestańcie mnie bić, szkielety, proszę, przestańcie mnie bić. Ale on nawet nie ogarnął, że nie ma szkieletów, debin! Ale ich tam musiało być dużo, widzowie, pewnie było ich tak dużo, że aż ich nie zauważyłem. Na pewno byłoby ich tak dużo, żebym ich nigdy nie zauważył. Ale mam pomysł, widzowie, nagrywam ten odcinek, ponieważ wiem, że Nubkowi bardzo mogło się zrobić przykro po tym, co ostatnio zrobiliśmy z jego tajną bazą. A ja wcale nie chcę dramy. Tak, nie chcę dramy, a zniszczył mi wszystko, co było. Dlatego, widzowie, ja nie chcę dramy. I ja nie chcę, żeby Nubek mi coś złego robił, więc wezmę dużo dirta i odbuduję mu tą tajną bazę. A ja zrobię... Co jest grane? Co to jest? Co to za TNT? O jest. Halo? Dobra, cicho, bo już nie mówię. Halo? Halo? Ktoś tutaj był? Śmiechalinka, widziałaś kogoś? Śmiechalinka? Dobra, mam nadzieję, że to były zwidy albo coś w tym stylu. Ja chcę przecież zrobić taką dobrą rzecz dla Nubka, no na pewno jakby on nie chciał teraz trollować, a ja bym mu robił takie miłe rzeczy, to bym się tak zdenerwował, widzowie. Idę mu odbudować tą tajną bazę. On jest, ja go przecież tak bardzo lubię, ja bardzo lubię Nubka. Niemożliwe, za mnie odbuduje. Uwielbiam Nubka, naprawdę, Nubek to jest mój przyjaciel. Au! Co mnie walnęło? Znowu szkielet? O kurczę, teraz prawdziwy. Jo! Co tu robi creeper? Dobra. Czekajcie, muszę się nim zająć. Ła, no! Bez jaj! Szkielecior, czy ty masz takiego hita? No zgiń! Zginę! To mnie znowu bije! Kolejny szkielet! No i umrę, widzowie, żegnam się z życiem. Dziękuję bardzo za oglądanie. Subskrybujcie kanał. Aaaa!
Ta, nie deda, nie deda. Ta, nie deda, nie pokażę światu. O, dobra, teraz dużo więcej widzę. A ja chciałem tylko pomóc Noobkowi odbudować jego tajną bazę, a mnie biją te moby wszystkie. Ja naprawdę odbuduję tą tajną bazę. Ja naprawdę nie chcę dla Noobka źle. Jakby on teraz chciał dla mnie źle, a ja tak zrobię mu tutaj tak fajną tajną bazę, to nie wiem, jakim on byłby człowiekiem. Przecież ja tutaj chcę tylko dobrze tutaj. Nic złego nie chcę. Na pewno chcę to odbudowywać. No, jakby tutaj na przykład był Noobek i by się pytał mnie, czy na pewno chcę to odbudowywać, to powiedziałbym, że tak. Na serio. Nie ma w tym nic, nic dziwnego. Mam nadzieję, że mnie zrozumie, że nie chciałem źle. Mam nadzieję, że mnie zrozumie. Widzowie, to będzie jeszcze lepsza baza. Ja mu chciałem tak naprawdę, ten wybuch był po to, żeby powiększyć mu tutaj miejsce na tą tajną bazę. No jasne. Sama prawda w moim mówieniu jest. Sama prawda. Jakby tutaj był Noobek teraz i zobaczył to, co dla niego robię. Słyszę to. On musi, wiedzieć, że ja chcę dobrze dla niego. Au! Co znowu? Nie wie, że to tak na mnie naprawdę. Ale w sumie robię gitową, to ja cię w sumie nawet cieszę trochę. A. Ale śmiesznie. Ej, słyszę jakiś bardzo w sensie czuję taki swąd, ohydny swąd. O, lelcia. To nie widzi mnie. Ale czuję takie przepocone... Czy... Jakiś oddech, jakby ktoś przez 2 lata nie miał zębów, czuję coś takiego. Jakby ktoś mi prosto w twarz, nie wiem, szczekał, czy coś takiego, coś czuję. Popatrz w lustro, debinu. Ale mnie rozbawił, nie wiem co. Nie wiem, co mnie rozbawiło w tym momencie. Coś mnie rozbawiło. Ale nie wiem co. Dobra, Noob naprawdę będzie miał taką dobrą bazę. Jak on teraz będzie miał do mnie jakiś problem, że coś mu zrobiłem, to naprawdę nie będę go rozumiał. Przecież mu wszystko tutaj naprawiłem, to o co miałby problem? Nie mam symetra, nie mam. No, mam nadzieję, że nie szpieguje mnie, bo jakby mnie szpiegował, to mu znowu zniszczę tą bazę. Szpieguje właśnie, no, właśnie szpieguje. Dobrze, że mnie nie szpieguje. Ja wiem, że mnie nie szpieguje. Ja na pewno bym wiedział, jakby mnie szpiegował. Na 100% bym wiedział. Ja od razu wyczuwam, jak ktoś mnie szpieguje. Tak, jasne. Ten jeden. Na 100%. Debilu. No jakby ktoś mnie na przykład teraz szpiegował i zastanawiam się, czy skapnąłby się, że ma potkę, czy nie. Zastanawiam się. Dobrze, że nikogo nie widziałem na szczęście. O kurde, myślałam. Nie wiem, mój mózg spaluje. Wielka jasna, nie wiem. Ale odbudowywałaś, w sumie to dobrze. Przecież to będzie tak... No, on nie miał wcześniej tak pięknej bazy, teraz ma najpiękniejszą bazę. Ja nie wiem. Idę po... Gdyby ktoś po coś teraz szedł, ciekawe po co by szedł. Ta pan mu pochodnie, bo siedzi jak jaskiniowiec jakiś. Fajnie, no, fajnie jakby tutaj była jakaś pochodnia. Nie, no to... Halo? Halo, halo? Słyszysz mnie? Halo? Nikogo. Nie, no to moje. Jakbym kogoś słyszał, na pewno bym o tym powiedział, ale nikogo nie słyszę. Fajnie, że jestem tutaj sam. Nie, no jaja jakie to są. Ta. No, jak berety. O ja, muszę to naprawić. O nie. O! Dobra, naprawiłem. Co tu się wydarzyło? O co tutaj chodzi? Nie! Przestań! Co tu się odwala? Przestań lecieć, wodo. Dobra. Przestała. Uff. Dobra. No i Noobek, masz tak piękną tutaj tajną bazę. Normalnie, nie tajną, zwyczajną. O, pochodnia leży. Normalnie. Dobra. Postawimy. Dobra. Teraz mam nadzieję, że Noobek na pewno nie będzie obrażony na mnie. Na pewno nie będzie. Co to za szczekanie? Coś słyszałem!
Nie, nie czekałem. Nie słyszał przecież. Ale jestem wyciszony. Dobra. Pójdę teraz szybciutko do domku jego, który też mu troszeczkę naprawię. Przecież jestem tak dla niego miły. Nie, no dobra, to nie będę chyba obwalał. Jestem tak dla niego miły. O. No i co by tutaj zrobić w sumie mu jeszcze? Nie wiem, może odbuduję jeszcze, dam mu tego dirta do skrzyni. Dam mu dirta do skrzyni, tak. Właśnie tak. Wychodzę teraz stąd, wychodzę. Dam dirta? Ojeju. Taki jest super, nie wiedziałem. Ale ciekaw jestem, czy Nubek ma sojusz z Palionem i będą chcieli zniszczyć Wojanowice, to mnie zastanawia. Nie, chłopie, nie zniszczy, co ty, nie, tak nie myślę. Ja nigdy zniszczyć bym nie chciał. O, szkoda, że nie ma tutaj Nubka i by mi tego nie powiedział, nie? Szkoda. Dobra, skoro jestem sam na serwerze, to na pewno zasnę bez problemu, dlatego właśnie w tym momencie pójdę sobie spać. I mam nadzieję, że wcale... Bojan! Co? Bojan! Co? Halo? O, Nubek, nie? Siemka! Fajny chciałem hełm! Chciałem tylko powiedzieć, że... Co? Dzięki. Chciałem ci tylko powiedzieć, że... jakby coś, to... Ja i panią nigdy... nie chcemy niszczyć planowic. Że na przykład twój dom i wszystko, że TNT dawać. O! Ale nie stawiaj! Ej! Nigdy! A! Dobra, rozumiem, tyle. Nubek, ale wyjdźmy przed ten, przed domek, bo ty postawisz mi jeszcze TNT. Nubek! No. Nubek. Co? Naprawdę nie chcecie spalonym nic zniszczyć? Nie! Nie ma. Słyszałem tylko tak, bo przechodziłem akurat. Co, przechodziłeś jak mówiłem do siebie? Tak? A? No, nie podsłuchiwałeś mnie chyba, nie? Nie szpiegowałeś mnie. Nie no, gdzie? No, ja tylko chciałem ci tylko powiedzieć, żebyś tak nie myślał. A, okej. Okay. Tak nie jest. A tak, dobra? W ogóle to ja nawet nie wiem o twojej tajnej bazie, że ona istnieje. Serio. Mojej tajnej? No nie wiem nawet jakiej. No dobra, no dobrze. Bojan. Bojan, oddaję ci to. O, dzięki. To mi się na pewno. Ja, dziękuję. Za co i to? To. Za nie, to co nie. To? A, to nie. A co to było? Piłeś jakąś wodę? No z morza. Chciało ci się pić, a rozumiem, ja też tak czasem mam, jak dużo nagrywam i muszę dużo mówić, to wiesz, pewnie nagrywałeś odcinek, musisz dużo wody pić, nie? No. Tak. No właśnie, dobra. Dobra, wiesz co, Pojan? Co, no? Ja lecę, ale dziękuję ci, że mi wierzysz, elo. Tak, wierzę, no na razie, papa. Ja wale, widzowie, to... I widzicie, i tym właśnie sposobem uniknęliśmy dramy z Nubkiem, więc fajnie zachowaliśmy pozytywność na Wojanowicach, nie będzie żadnej dramy z Nubkiem kolejnej, jest wszystko git. Widzicie, trzeba wszystko mieć pod kontrolą, widzowie, dokładnie tak. Okej, dzięki bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, subujcie kanał, zapraszam do sklepu wojanshop.pl, pierwsza linia w opisie. I tutaj macie dwa inne filmy, które też mogą wam się spodobać, dlatego kliknij tu lub tu, ponieważ warto. Bo ten filmik już się kończy, a tu macie dwa inne, które możecie oglądać też. Więc nadrób te filmy, jeżeli nie oglądałeś bądź nie oglądałaś wcześniej. I trzymaj się, do zobaczenia. Pa, pa! Ej, kliknij.